Hej moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Original War. No i kochani, wracamy oczywiście do rozgryweczki. Ja tutaj będę sobie chciał jeszcze zrobić na pewno jedną fortyfikację. Tylko czy nam jest potrzebna ta fortyfikacja? Chyba nie. Tak? Po prostu może jednostki tutaj przeniesiemy. Wow, udało się! Tak? Sir? Na razie sobie wyciągnijmy tych wszystkich. Ruszamy. Ty rób dalej to, co miałeś robić. Udało się. Sir? Tak jest, sir. Zbierajcie skrzynki. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Mogę chwilę odpocząć? Możesz sobie poleżeć nawet. Tak? Nie ma problemu. Leżcie sobie jak chcecie. Skrzynie! Tak jest, sir. Jest o wiele zabawniej, Amerykańcy, kiedy oni tylu, też strzelają. Tylu. Dobra. Nie patrzyły nas, sukinsyn. Bolało? Wyjdzie mnie! Dobra robota. Miejmy nadzieję, że nie zdążyli uprzedzić kolegów. Już idę, sir! Zrobione. Nie zdążyli. Tym razem nie zdążyli. No i robimy sobie saving 13. Wow, udało się! Jak widzicie, trochę znaczenia ma to wszystko, co robimy. Sir, ruszaj się. Robi się, sir. Niech ich podleczy. Tu są skrzynie jeszcze. Zrobione! Tak? Tak? Dobra. Idźmy, a ty idziesz, przyjacielu, tak robić w tej chwili pilniki. Ręczne sterowanie, lekki pojazd, tak. To ma być tak, jak ma być. Robimy. I co teraz? Wow, udało się! Ciebie robimy mechanika, robisz pojazdy. Tak? Idziemy! Tak, tak jest, sir. Nie ma sprawy, sir! Oni nie wyglądają. Dawajcie ich! Ruszam! Idziemy! Zrobiony. Idziemy! Robi się gorąco! Próbuj tego! Czas zabijania! Jestem z piekła rodem! Nikt nie umarł? Już idę, idziemy! Sir. Na szczęście nie. Ruszam! Tak, szefie! No i fajne jest to, że jednak nasi przeciwnicy nie mogą w żaden sposób sobie tych jednostek krzesić. To jest bardzo spoko. Idziemy, sir! Ruszaj się! Bo tak robić taki zwiad tutaj też nie jest zbyt dobrze. Dobrze, skrzynki. No już więcej nie ma ich. W drodze, sir. Skrzynie. Nie ma sprawy. Gotów? Dobra, on tu robi ten pojazd. Już sobie nim wyjedzie nawet. Jak na początek. Ogniwa słoneczne nie dostarczają dość energii, więc dołożyliśmy akumulatory. Stojący w miejscu wóz będzie automatycznie odnawiał zapas energii. Jak to? W trakcie walki mamy sobie zrobić przerwę na ładowanie akumulatorów? Przykro mi, nic lepszego nie wymyślimy. Będę o tym pamiętał, jak mój wóz zatrzyma się przed ruską bazą. No właśnie, tak jak widzicie, tu już są nasze początkowe pojazdy. Tylko tak, kto ma najsłabsze strzelanie z naszych wojowników? Tak? Wszyscy nie mają takich tak? dobrych. Gotów? Ty masz trochę mechaniki dodatkowo. Tak? Nie ma. Myślę, że można ciebie dać na razie tutaj. Gotów? Ale przy okazji, dzięki temu, nie mamy problemu z... Nie mamy problemu z... Mocniej pola zresztą. Miałeś się zamienić w lekarza. Ruszaj się. Lecik. Mam coś zrobić? Na razie stój i się patrz. My zbieramy skrzynki. Tak? Ma ktoś jeszcze jakąś mechanikę? Ty masz trochę mechaniki. Tak, szefie! Rób dalej. Tak? Już się robi. Lisa, ty musisz zostać. Zrobione! Da się zrobić. Czemu oni nie zauważyli tego? A ty co ty robisz? Dobra, zamieniajcie się szybko na... No, Lisa, co ty kurwa robisz, kobieto? Ruszamy. Idziemy. Stój w miejscu jak normalny człowiek. Zrobione, sir. Dobra, kolejny wyjechał. Sir, gotów? Gotów? Tak jest, sir. Od razu wsiadasz do niego. Co tu tak cholernie ciasno?
Tak? Skrzynki. Tak wyszło. Robimy więcej pojazdów. Jeszcze mamy trochę czasu, więc luzik. I co teraz? Gotów? Dobrze, tak, szefie. Gotów? Kolejny. W drodze, sir. Skrzynie. Gdzie są? Tu są. Dobra, tu już ten pojazd mamy, tylko tak. Sir? Teraz może weźmiemy to. Teraz? Silnik pracuje. Tak? Jest bardziej zwrotny od ruskich i nieco szybszy. W czołowym starciu nie mamy szans, ale możemy im łatwo uciec. No, tyle dobrze. Tylko potrzebne są skrzynki kolejne. Dobra, zbierajcie to. Kolejny pojazd jest już zrobiony. Już możemy Macmillana nawet stąd wyciągnąć. Już mam cztery pojazdy. Niestety, technologicznie wciąż jesteśmy za Rosjanami. Skrzynie. Dobra, zbierajcie to przy okazji. Gotów na więcej, sir. Dywizja zmotoryzowana. Możemy zaczynać za 2 minuty. Nie ma sprawy, sir. 2 minuty. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Nie. Tak jest. Tak? A teraz? Wiecie co? Jeszcze tych sobie wyciągniemy. Wysiądźcie z pojazdu, wszyscy. Idziemy. Już się robi. Wszyscy się zamieńcie w mechaników. Macmillan, odjeźdź tym samochodem. A tu w ogóle jest... Tak? Czekajcie. Sir? No. Sir? Tak, szefie. Dobra. Drodze, tak. Już tam chyba to wszystko starczy. Tak? Robi się, sir. Gotów? I co teraz? Tak? Dobra. Tak? Zrobione! Tutaj, sir? Wszyscy się zamieniamy znów. Jeszcze może jednego zrobimy? Tak. Już się robi. Tak jest. Tak. Dobra, Lisa. Ty też możesz stąd wyjść już. Silnik pracuje. Tak. Tu już się kolejny robi. A teraz? Sir? Ty też możesz jeszcze tu dojść. Robimy jeszcze jeden. Gotów? Gotów? I zostały nam jeszcze 2, akurat byśmy mieli wszystko. A teraz? John, jesteśmy gotowa do ataka. Przyjąłem, kolego. Do zobaczenia w Alfie. Naprzód, naprzód, naprzód! John i co najmniej 4 członków zespołu musi dotrzeć do północnego krańca mapy. Dobra. Oni już zaczynają atak, więc no niestety musimy już wyjść. Musimy już wyjść. Ty się nie nadajesz. Tak, tak. Gotów? I został tak, ten. Koleżka. Gotów? Tak. I mamy jeszcze... A nie, mamy 2 pojazdy. Tak, szefie. Jeden pojazd. Frank, poruczniku, może zainteresuje was kolumna ruskich wozów ciągnących na wschód? Idziemy. Dobra. Ruszaj się. Zapiszmy grę jako 14. Gdzie to? Odbijają do mnie. Już idę, sir. Ruszaj się. Polepszyły się moje umiejętności mechaniczne. Kurwa, naprawdę? No to jestem. Mamy przerąbane, John. Rozproszyła nas i gaszą jednego po druga. No niestety. 2 randomów zostało. Tutaj, sir? Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu. O nie, tu jeszcze ta została. Tak.
To jest Macmillan, tak? Tutaj, sir? Tak. Czy ten został? Tak. Co za gałgan? Tak. Tak, szefie. Nie ma sprawy, sir. Tak. Może dokończą jeszcze to i jakoś się przebiją. Brak celów. No nie, no ale serio. Jeżeli chodzi o te jednostki. Co teraz, sir? Z taka lipa. Zrobione, sir. Dobra, lecimy. I co teraz? Niestety im ta energia bardzo gaśnie. Nie zdążyliśmy naładować niestety. Ale tutaj było akurat dobrze widzieć. Niestety kilka samochodów nam odpadło, no. Nie wiem, czemu im się baterie... Baterie się im nie naładowały. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Koniec paliwa, sir. Naprawdę? Przed samą bazą? Tak jest. Zdjęłeś część swoich ludzi? Niestety. Ale chyba wszyscy nasi przeżyli, przynajmniej ci najlepsi strzelcy. Cyrus, Lisa i tak dalej. Dobra, wszyscy przeżyli w taki sposób, jaki mieli przeżyć. No trudno. Tylko tak, tobie na pewno damy strzelanie. Tobie możemy dać to. Lisie oczywiście strzelanie. Tobie damy naukę. Andrew. Dobra, strzelanie. Tobie damy to. Tobie strzelanie niech zostanie. No i oczywiście nasz John McMillan strzelanie. Jestem w Alfie od tygodnia. Nie ma tu zbytnich udogodnień, ale lepsze to niż być samemu. Bazę założył rok temu niejaki Ron Harrison. To on powitał mnie po przybyciu na miejsce. Podziwiam tego człowieka. Nie dość, że rozkręcił Alfę w zasadzie w pojedynkę, to już pracuje nad siecią mniejszych ośrodków dookoła. Popełnił za to jeden błąd. Przekazał dowództwo Powellowi. Po całym tym zamieszaniu z radiem nie jestem raczej pupilkiem Powella. Ale nie będę płakał z tego powodu. Jesteśmy największą grupą, jakiej udało się przedrzeć. Gdyby nie Powell, Cornell pewnie jeszcze by żył. A po Cornelu umrą przecież kolejni. Kiedy podczas odprawy uprzedzano nas o czyhających tu niebezpieczeństwach, nikt nie przewidział możliwości spotkania z Rosjanami. Zresztą ci Rosjanie nie pochodzą z naszej wersji przyszłości. W ich świecie nie było Hitlera, a Putin nie został prezydentem. Cokolwiek to oznacza, faktem jest, że nasi żołnierze giną od ich kul. Trzeba z tym coś zrobić. Oj, przepraszam. Ale dobra, tak czy inaczej, to już byłoby w tamtym intrze na tyle. Chrzest ognia, baza gamma, 6 lipca, era plus 1. Po 2 tygodniach spędzonych w bazie Alfa, Macmillan został umianowany dowódcą bazy gamma. Jest ona usytuowana w pobliżu złóż ropy. Jej celem jest rozwijanie silników spalinowych i urządzeń bojowych. Kapitan John Macmillan. Porucznik Brown, do usług. Jesteście w samą porę. Obserwujemy wzmożoną aktywność Rosjan na południe od nas. Powiadomiliście Alfę? Tak, sir, ale wciąż czekamy na odpowiedź. To ten Macmillan? To zaszczyt pana poznać, kapitanie. Słyszeliśmy o waszych wyczynach. Cieszę się, że jest pan znów z nami. Baliśmy się, że wyląduje pan za biurkiem. Miło was znów widzieć. Macie tu stację benzynową? Tak jest. Na wschód od nas powinno się znajdować następne złoże. Chcemy tam zbudować dodatkowy szyb. John, mówi Ron Harrison. Zgłaszam się. Otrzymaliśmy informację, że Rosjanie próbują założyć bazę na południowy zachód od was. Najpierw jednak chcą zająć naszą gammę. Być może już wyruszyli. To nie pozostawia nam wiele czasu. Wysyłamy wam posiłki, ale musicie jakoś wytrzymać do ich przybycia. Powodzenia, John. Dziękuję, sir. Zrobimy, co w naszej mocy. No właśnie. I tutaj mamy tak. Obroń bazę i wybuduj drugi szyb naftowy i drugą elektrownię na ropę.
I tu już się zaczynają schody. Już poprzednio się zaczęły schody przez nasze kochane jednostki słoneczne. No, w poprzedniej misji myślę, żebyśmy nie stracili nikogo, gdyby nie to, że nam się samochody zatrzymały przed ruską pasą. Ale dobra. Jak widzicie, tutaj jest dosyć sporo nawiązań też do historii takiej naszej współczesnej, że tak powiem. No, tu jest wszystko bazowane na Putinie, Hitlerze, w ogóle ta sytuacja w tej chwili, która dzieje się na wschodniej granicy. Na wschodniej granicy, na ukraińskiej granicy, czy granicy, no w ogólnie w Ukrainie. Jak widzicie, może ta przeszłość byłaby lepsza. Więc tak, nasz Macmillan na pewno pójdzie bronić. Gotów? Mamy teraz fortyfikacje te same? Nie. Ręczna wieżyczka. Czyli jest coś nowego. Mamy również szyb naftowy, elektrownię słoneczną i elektrownię na ropę. Co to jest? Tutaj jest energia. Czyli musimy w tej chwili się już bardziej rozwijać. Dobra, co oprócz tego mamy? Mamy na pewno również badania. Ja bym chyba od tego, a może nie od tego. Skoro oni już wyruszyli, to trzeba zacząć robić wieżyczki. Musimy zacząć robić wieżyczki. I myślę, że to by było super zrobić. Macmillan niech już tu idzie. Nie wiem od której strony... Ten sprzęt ma niemałe zapotrzebowanie na energię. No dobra, tylko problemem drugim jest taki, że nie mamy właśnie żadnej... Możemy polegać na słońcu, albo pozyskiwać energię z ropy. Mamy całkiem sporo czarnego złota. Tak jest, sir. No właśnie. Tylko problem jest taki, że najpierw musimy wybudować tę elektrownię. Będę chciał na pewno na początku wybudować elektrownię słoneczną, żeby to trochę zasilić. Gotów? Wszyscy zaczną budować. Oni sobie jakoś tu dają radę przy okazji. Tu jest jeden szyb naftowy, więc moglibyśmy też zrobić elektrownię na ropę. Co teraz, sir? Dobra, tu jest zbudowane 15 sztuk energii. Ona właśnie potrzebuje 15. Tak. Możemy zrobić też przy okazji coś, co pozwoli nam robić jednostki atakujące. Buduje się. Powinniśmy chyba rozbudować nasz warsztat, sir. Potrzebujemy bardziej precyzyjnych narzędzi. Dobrze. Weźcie surowce potrzebne do wybudowania fabryki. Musimy nadążać technologicznie za ruskimi. No tak, tylko najpierw musimy mieć te surowce. Za mało skrzyń surowców, no właśnie. Tak jest, sir. Ty już nic zbierasz skrzynię. Konstrukcja bunkra to nie problem, ale jego uzbrojeniem powinni się zająć chłopaki z warsztatu. Dobra. Tak, tak jest. Tak, szefie. Tak? No to my tutaj kurde, tu potrzebujemy. Robimy. Gotów? Już idę, sir. Nie ma sprawy, sir. Tak? Potrzebujemy też kogoś do strzelania w tym miejscu. Tak? Tak jest, sir. I kogoś może na tą wieżyczkę tutaj. Tak? Ruszaj się. Skoro już wyruszyli, to musimy się naprawdę bardzo szybko zbroić. Bez tego będzie lipa. Ruszaj się. Są skrzynie nawet. Gotów? Już chyba jest, tak? Tak. Sir? Tylko znów jest teraz kolejny problem, że nie mamy w tej chwili jak przemianować naszej koleżanki, która bardzo dobrze strzela w sumie. Dobra, udało się. Budujcie to szybko. Nasza kumpela musi jeszcze już się robi. Się przemianować i wejść do tej wieżyczki. I co teraz? Już się robi. Dobra, zamienia się. Gotów? Jeszcze się nie skończyło? Nie, skończyło się. Dobra. 40 skrzyń potrzebujemy. Więc robimy upgrade'iki. Jeszcze można. No i tutaj, czy tu jest w ogóle jakiś atak pokazany? Poziom budynku. Niestety nie ma. Ale już mamy rozbudowany warsztat prawie, że. Więc będziemy mogli robić silniki spalinowe. Których jeszcze nie mamy. A kurde, nie mamy tego.
Średni pojazd, karabin maszynowy. No właśnie. Ruszaj się. Świetnie. Teraz pokażemy ruskim, na co nas stać. Tak, szefie. Chcę sobie wejść tu. Da się zrobić. Do noszenia skrzyni nie potrzeba niczego więcej w sumie. Da się zrobić. A potrzebujemy ludzi, którzy będą nam znosić skrzynie. Już idę, ser. Tak jest, ser. Ruszaj się. Tak, na razie nie widzę żadnych skrzyń. Ruszaj się. Nic tu nie widać. Tak, szefie. Jadą. A jeszcze jednak nie. Ruszaj się. Ruszaj się. Skrzynie. Ser. Dobra. Zbierajcie skrzynki. Cholera. Zrobione. Zabić ich. Pokazaliśmy im, gdzie raki zimują. Dobra robota. Ale walka jeszcze nie skończona. To była tylko straż przednia. Następnym razem nie pójdzie nam tak łatwo. Musimy lepiej ufortyfikować bazę. W przeciwnym razie kolejny atak będzie naszym ostatnim. Zajmę się tym. Mam tylko nadzieję, że nie wrócą zbyt szybko. Zrobione, ser. Już nie żyje. Dobra, ubiliśmy dziadów. Miło to widzieć. Może o mnie zapomniano? Miło to widzieć. Nie trzeba czegoś zrobić? Tak. Już idę, ser. Musimy dalej fortyfikować to wszystko. Tak, szefie. Gotów? Dużo nie straciliśmy, ale dobrze. Tylko no tych skrzyń nam tu brakuje, kurde no. Ruszaj się. Brakuje nam skrzyń. Ruszaj się. Niby cały czas gdzieś spadają, ale... Może o mnie zapomniano? My tego nie widzimy. Co jakiś czas słychać tylko strzały. Ruszaj się. Tak, szefie. Kapitanie McMillan? Słucham. Kto mówi? Sierżant Lucy Donaldson, sir. Dowodzę grupą posiłkową. Niestety Rosjanie zmusili nas do zatrzymania się w miejscu. Gdzie jesteście? Nie jestem pewna. Jak tylko się dowiem, powiadomię pana. Już idę, sir. Naprawdę pojazd. Gotów? Może przy okazji jakieś skrzynie znajdziemy. Skrzynie. O, właśnie. Ty to w ogóle na razie możesz odejść i... zacząć robić może badanka. Ruszaj się. No, naprawdę. Tu mi to anulowałeś. Buduje się. Tak? A ty idź do bazy gamma, zamień się na... Już idę, ser. Warsztatowca i zacznij przynosić... skrzynie. Skrzynki. Kolejne skrzynie są. Dobra, fajnie. Będziemy się zaraz modyfikować. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. Tam już nic nie ma. Dobra, zbierajcie te skrzynki, zbierajcie. A teraz? Dobra, teraz tak. Zbadaj energię naftową. Możemy to zrobić bez problemu. Tu mam jakieś dwie połowy laboratorium. Tak. Co jeszcze możemy rozbudować? Warsztat mamy, zbrojownię mamy. Fortyfikacje mamy. Szyb naftowy. Właśnie tutaj też, jeżeli chodzi o znajdywanie surowcy i tak dalej, jeżeli chodzi o te płynne surowce, ewentualnie nawet syberyt, to musimy go najpierw znaleźć. To nie jest tak, że on, nie wiem, gdzieś tu będzie jakiś gejzer czy coś. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Musimy znaleźć wykrywaczem, z tego co pamiętam. To też będzie problematyczne w tej chwili. Ale dobra, ty zostajesz. Ty jesteś mechanikiem, ty jesteś naukowcem, naukowiec idzie tu. A ty idziesz... sobie to nosić. Przemienuj się na naukowca. Szukamy dalej. Pani sierżant, czy nie powinniśmy skręcić dalej na południe? Zwariowałeś? Popatrz na słońce, jesteśmy już dość daleko. Lepiej przycupnijmy gdzieś i przeczekajmy. Zamknąć się, wszyscy! Kapitanie McMillan? Tak, Donaldson. Powinniśmy już was widzieć, ale... Weszliście w pułapkę. Co takiego? Schowajcie się gdzieś. Już po was idziemy. Od razu mi się tu nie podobało. No właśnie. Tak jest. Teraz problem jest taki, że... oni wpadli w pułapkę. Jestem gotowa na nowe rozkazy, sir. A my nie mamy jak teraz do nich dotrzeć. Przynajmniej na daną chwilę. Gotów? Dobra, robimy dalej, co? Tylko co robimy?
Jakieś fortyfikacje by się przydały. Szybu jeszcze nie możemy. Wyręczna wieżyczka. Myślę, że tutaj to będzie spoko. Kapitanie McMillan, proponuję wspólny atak na pobliską bazę wroga. Spoko luz, tylko jeszcze nie w tej chwili. Ja w ogóle mógłbym się przejechać i zobaczyć, gdzie jest dokładnie ta baza wroga, ale przed tym jestem skłonny do zapisu. Tu już jest tak blisko jest ta baza. Dobra. Robimy kolejną broń, karabin maszynowy. Niech tak będzie. Tak? Gotów? Tak. Gdzie są nasze jednostki? Tam są na dole, kurka, budka. Tak? Jesteś mechanikiem. Nie ma prądu, o właśnie, zapomniałem o prądzie. I tak musimy zrobić energię słoneczną, ewentualnie ropną. Ona daje ile? Czy jest tu pokazane, ile ona daje? Nie pokazuje. Tak, szefie! Sir? 30 na 15. Sir? Sir? No w sumie tak. Tutaj przejście jakieś jest, więc moglibyśmy teoretycznie się spróbować jakoś ogarnąć. Sir? Jazda! Jazda! Może spróbuję jakoś się tutaj... Znikamy stąd. Jazda! Przedąsać, ale... Jazda! Znikamy stąd. Znikamy stąd. Znikamy stąd. To jest baza wroga. Jazda. Jazda. Znikamy stąd. Jazda. Znikamy stąd. Jazda. On tu tędy przyjechał? Jazda. Mam znikamy stąd. Robić? Jazda. Nie. Jazda. I tu jest ich więcej. Tu jest ich więcej niestety. I to mnie właśnie martwi. Już sobie daję radę, zbadaj silnik na ropę. Tak? Ruszaj się. No to musisz te skrzynie, kurde. Tak? Cały czas produkować, czy produkować, znajdywać. Tak jest, co? Kolejne skrzynki, dobra. Tak jest, co? Zrobione, co? Koniec paliwa. Mam się przydać, co? No to jest właśnie lipa. To jest właśnie lipa. Może o mnie zapomniano! Nie ma więcej paliwa, sir. Dobra, wracaj na swoje miejsce. Tak? I tyle. Dajcie mi coś do roboty. Koniec paliwa, sir. Przydałoby się coś do zrobienia. No, przydałoby się, ale... Koniec paliwa, sir. Nie mamy silników czekasz spalinowych. Na coś konkretnego? Czekasz na coś konkretnego? Więcej, sir. O. Tak? Pilnujcie moich tyłów. Koniec paliwa, sir. Kryjcie mnie! Tak? Tak. Czemu wy nie strzelacie? Polepszyły się moje umiejętności walki. Tak jest, sir. To ma taki mały zasięg, naprawdę? Idziemy. Tak. Ruszam. Już się robi. Ma taki lipny zasięg? Serio? Dobra, tu jest jedna jednostka. Oni cały czas będą napierać. Karabin maszynowy. Czy my możemy coś innego jeszcze ulepszyć? Chyba nie. Da się zrobić. No ale zanulować tego nie możemy chyba, da tak? Da się zrobić. Może teraz nie. Gotów? Dobra, średni pojazd, ręczne sterowanie, baterie słoneczne, nasilnik spalinowy i karabin maszynowy. Tak? Dalej szukamy skrzynek, bo jak widać, trochę jednak te pojazdy będą od nas wymagać. Tak, szefie. Trochę będą ruszaj wymagać się od nas surowcy. Już idę, sir. Jest coś takiego jak patrolowanie. Rozmontuj. Ruskim chyba bardzo zależy na tym sektorze, John. Zajęli większość naszych baz na wschodzie. Na czym konkretnie im tak zależy? Tego nie wiem, ale musisz ich zatrzymać, zanim zajmą cały sektor. Potrzebuje posiłku. Dowództwo chce, byś odepchnął Rosjan i przejął kontrolę nad sektorem. Co odpowiesz? Dam sobie radę, potrzebuję posiłków. To bez sensu, poniosę zbyt poważne straty. Potrzebuję posiłków. Robię co w mojej mocy, Ron. Ale z taką ilością surowców nic nie gwarantuję. Mam coś, co poprawi ci humor. Za 5 minut dostaniesz posiłki. Dobra, kolejna jednostka. Tak, szefie.
Ty na razie możesz z tego wyjść, sierostwa. Gotów na więcej, sir. Tak, szefie! Słyszałeś dowcip o gościu, który umarł z nudów? Ja się cieszę, że ty masz tam nudy, a nie walkę. Ruszaj się! Nie ma sprawy, sir! Tak jest, sir! Ruszaj się! Tej ropy to tak mamy na styk, powiem szczerze. Ruszaj się! Dobra. Kolejna jednostka. Nadal nie widzę nigdzie skrzynek. Może będą tu. Tak jest, sir. To tak. Potrzebujemy jeszcze jednostki, żeby weszło sobie. Skrzynie! Co teraz, sir? Nie są skrzynie. Tu są skrzynie. Sir? Sir? Dobra. Co teraz, sir? I co teraz? Tak? Kolejna jednostka. Nie ma sprawy, sir. Robisz jeszcze jedne. Gotów? No ty możesz stąd wybierać. Skrzynie! No i tu jeszcze więcej skrzyń. Fajnie, dobra. Tylko tak, sir? Trzeba cię wyciągnąć z gotowa, tego. Sir? Ruszamy. Zaraz lecimy. I co teraz? Przy okazji będziemy musieli zgrać się z tymi i zaatakować to miejsce. Bo tutaj pewnie, jeżeli wylecimy stąd, to możliwe, że te jednostki stąd się ruszą naprzód. Tymi akurat wtedy przejdziemy, może gdzieś tu jest jakaś elektrownia, która wyłączy te wieżyczki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kolejna już jest jednostka. Dalsze robisz. Już nie żyje. Skrzynie! Zabić piekła rodem. Czas zabijania. Co teraz? Czas zabijania. Tak? Coś zrobić? Nie ma sprawy, sir. Nie możemy tam wjechać. Okej. Brak celów. Okej. Takich właśnie ich brak lubię. Celów. Martwych. No dobra. Nie przesadzajcie. Przysłał nas Harrison, sir. Czekamy na rozkazy. No tu jednostki też zostają po nosie. Tak? Okej, sir. Tak jest, sir. Tak? Pilnujcie moich tyłów, sir. Dobra, starczy. Zrobione, sir! Próbujemy mechanika, który coś ogarnie. Tak, szefie! Sir? Zrobione, sir! Naprawiajcie wszystko, co się da. Ciebie potrzebujemy tutaj, no, żebyś naprawiał samochody. Przy okazji dostaliśmy jednego w gratisie, z tego co widzę. Tak jest, sir! Słyszałeś dowcip o gościu, który umarł z nudów? No to nie szkodzi. I on ma... Ile on ma ataku? Tylko pojazdem przypożyłem 40 i 21. 28, 11. No ruskie są znacznie lepsze. I to widać, po prostu widać gołym okiem. Tak, szefie! Tu też trochę jeszcze zostało poruszyć. Zwiększają się moje umiejętności mechaniki. Dobra, za chwilę możemy atakować. Tak? Za chwilę możemy atakować. Gotów? Gotów? Tak? I to był tu. Nie. I to nasz główny... No kurde, w dupę węża. Gincie! Gincie, sukucyny! Się moje umiejętności walki! Tak jest, sir! Gdzie on jest? Damy radę? Damy radę. Może nie będzie strat nawet. Mam coś zrobić? Gotów? Tak? Tak jest, sir. Wolałabym pracować, sir. Tak? Okej, dobra. Sir. Jest, udało się. Okej, żyjemy wszyscy, żadnych strat. Aż sobie zapiszę tą grę. Ej, mam 34 minuty nagrania już w tej chwili. Jezu, jak ta gra wciąga. Jak ta gra wciąga, naprawdę, mega.
Mega, 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 mega. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy chyba jeszcze w jednym odcinku, przynajmniej ja na pewno go nagram. Jak wam się spodoba, to spoko, jeżeli nie, to może kiedyś wrzucicie jako dodatkowy materiał czy coś. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.